A panu zwracam uwagę, że pan permanentnie łamie regulamin. Nawet ta uchwała, którą przed chwilą na komisji regulaminowej przyjęliśmy, nie zakazuje posłom, którzy są ministrami, zabierania głosu, a tylko pan sobie chce przydzielić prawo do tego, że przed wystąpieniem będzie pan oceniał, czy minister będzie mówił na temat, czy też nie. To jest po prostu cenzura. W PRL-u była cenzura prewencyjna, teraz wraca PRL.